Dzień dobry. Poprzednim razem opowiadałem o młodych ptakach, które pozornie wyglądają na ptasie sieroty, a najczęściej wcale sierotami nie są, czyli o podlotach. Podloty to ptaki, które już opuściły gniazdo, zwykle z tego powodu, że już się w nim nie mieszczą, opuściły tę ptasią kołyskę, albowiem pamiętajmy, gniazdo to nie jest ptasi dom. To jest przestrzeń, w którym najpierw samica albo oboje rodziców wysiadują jaja, potem miejsce, w którym wychowują się maluchy do momentu, kiedy nie powinny już zacząć uczyć się żyć w swoim naturalnym środowisku. No i właśnie z tego powodu, że bez rodziców, często bez otoczenia grupy ptaków, mówię o ptakach społecznych, na przykład takich jak kawki, nie osiągną tej umiejętności, dlatego najlepiej jest ich nie zabierać ze sobą. Po czym poznać takiego podlota? Już o tym mówiliśmy. Zwykle jest to młody ptak, który jest wielkości ptaka dorosłego, ma tylko krótki ogonek, z pomiędzy piór konturowych, czyli tych, które nadają mu kształt, wystają pojedyncze pióra puchowe i to, co bardzo charakterystyczne, ma żółte obrzeżenie dzioba i takie zgrubienia u nasady dzioba, tak zwane zajady. Szalenie ważne jest to, żebyśmy podjęli słuszną decyzję. Czy ptaka zabierać, czy nie? Najważniejsze jest to, czy znajduje się on pod opieką rodziców. Obserwujemy go, tak jak mówiliśmy poprzednio, nawet przez 2 godziny. Jeżeli nie pojawią się rodzice, no to wtedy wiemy, że powinniśmy go zabrać. Drugi przypadek to jest ptak, który już na oko możemy stwierdzić, że został zraniony. Jest kontuzjowany, sam sobie nie poradzi i nawet nie są w stanie pomóc mu jego naturalni rodzice. Takim przypadkiem jest również piskle typowego gniazdownika, czyli gołe, ślepe, z zamkniętymi uszami, które przeżyło wypadnięcie z gniazda. Wtedy powinniśmy spróbować zlokalizować to gniazdo i jeżeli jest to możliwe, możemy sięgnąć tam, dostać się, włożyć tego ptaszka z powrotem do gniazda. Jeżeli jesteśmy przekonani, że musimy się takim ptakiem zaopiekować, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to udać się z nim po umieszczeniu w odpowiednim pojemniku, takim, gdzie będzie mu ciepło, miękko, bezpiecznie. To może być doniczka wyłożona materiałem, z którego nie wychodzą nitki, dlatego że taka nitka okręcona wokół skoku może spowodować martwicę i będziemy mieli nie tylko ptasią sierotę, ale również kalekę. Albo w niewielkim kartoniku, również odpowiednio wymoszczonym. I wtedy możemy pojechać z takim ptakiem do weterynarza. Najlepiej byłoby zawieźć go od razu do takiego ptasiego azylu, dlatego że tam będziemy mieli do czynienia z ekspertami od takich właśnie sytuacji, ale weterynarz określi, czy trzeba ptaka w jakiś sposób zaopatrzyć, czy właśnie nie uległ poważnej kontuzji, której my nie zauważyliśmy. No i być może będzie potrafił pomóc nam określić, co jest bardzo ważne, gatunek takiego młodego ptaka, dlatego że w zależności od tego będziemy go w różny sposób karmić. Wiadomo, nawet małym ptakom drapieżnym należy podawać surowe mięso, na pewno niesoloną wędlinę, albowiem sól jest szkodliwa dla dzikich ptaków. No i jeżeli okaże się, że weterynarz nie może nam w tym pomóc, możemy skorzystać z dostępnych w internecie źródeł. Ja na przykład mam taką książkę, która jest przewodnikiem terenowym do monitorowania ptasich gniazd, ptasich lęgów. Tu znajdziemy na przykład takiego ciekawego ptaka, typowego zagniazdownika. Jest to ochar, który gnieździ się w norach. No i tu w zasadzie możemy, nawet jeżeli nie jesteśmy ekspertami, spróbować pokusić się o określenie gatunku. No niestety, w przypadku typowych gniazdowników jest to o wiele bardziej skomplikowana sprawa. Te maluchy do rodziców nie są podobnie. Oczywiście są pewne cechy diagnostyczne, które pozwalają określić precyzyjnie, co to za gatunek, natomiast my raczej będziemy mieli z tym problem, no ale powinniśmy próbować. Jeżeli już wiemy,
że ptak będzie pod naszą opieką, to powinniśmy umieścić go w bezpiecznym miejscu, gdzie nie będzie przeżywał żadnego stresu, dodatkowego stresu, dlatego że już sam fakt zabrania przez człowieka z naturalnego środowiska jest dla takiego podlota dużym wstrząsem. Umieszczamy go w cichym, spokojnym, niezbyt nasłonecznionym miejscu, ale oczywiście nie tam, gdzie jest zupełnie ciemno. O tym, w jaki sposób zapewnić mu najlepsze warunki, mówiłem poprzednio. No i to, co jest bardzo ważne, w tym momencie najważniejsze, musimy wiedzieć, jak karmić tego ptaka, żeby nie zrobić mu krzywdy. Takim pierwszym produktem, właściwie produktami, które pozwolą nam utrzymać takiego malucha przy życiu, jest twaróg, biały ser, pełnotłusty. Najlepiej do tego nadaje się wiejski ser, no i oczywiście jajko, które stanowiło źródło pokarmu dla tego ptaka wtedy, kiedy jeszcze przebywał w skorupce. Możemy te dwa produkty mieszać ze sobą, formując odpowiedniej wielkości kulki. Jeżeli mamy do czynienia z ptakiem wielkości drozda, na przykład kosem, to formujemy kulki wielkości ziarna grochu, a jeżeli jest to ptak mniejszy, na przykład jakaś pokrzewka, takie malutkie kuleczki wielkości ziarna pieprzu. Jak taki pokarm podawać? Ponieważ musimy wprowadzać, zastępując rodziców, pokarm dość głęboko do tego ptasiego gardziołka, używamy patyczka. Może to być wykałaczka, tylko nie nakłuwamy tych kulek tą ostrą stroną, dlatego że moglibyśmy takiego ptaszka zranić, tylko ścinamy z jednej strony czubek, i to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby nakarmić takiego malucha. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie pensety. Tu też musimy bardzo uważać, żeby nie miała ona ostrego zakończenia, żebyśmy ptaka nie zranili. W naturalnym pokarmie jest odpowiednia ilość wilgoci, która wystarcza takiemu pisklakowi. My, podając nasz sztuczny pokarm, nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć odpowiedniej ilości wilgoci i odpowiedniej ilości wody, dlatego powinniśmy takiego małego ptaka poić przy użyciu pipetki. Najlepiej delikatnie wprowadzać, też umieszczając zakończenie pipetki dość głęboko, kropelkę po kropelce wody. Jeżeli chcemy wzbogacić dietę tego ptaka, możemy sporządzić taką specjalną ptasią mieszankę. Będzie nam potrzebny też biały ser, można do tego dodać jajko, ale to, co jest bardzo ważne, powinniśmy zdobyć skądś kukurydzianą mąkę. Jej akurat niczym nie da się zastąpić. Do kukurydzianej mąki w ilości jednej łyżki stołowej dodajemy mąkę ryżową. Mąkę ryżową akurat można zastąpić na przykład ryżowym klejkiem. To, co jest szalenie ważnym źródłem energii dla ptaka, jest glukoza. Sproszkowana glukoza w ilości dwóch łyżek stołowych na pewno zapewni niezbędną ilość energii takiemu maluchowi. Co jeszcze jest potrzebne? No oczywiście witaminy. I możemy zaopatrzyć się w Vitaral, taki zespół witamin. Broń Boże, na przykład w takie składniki, które podaje się w hodowlach drobiu, dlatego że one jeszcze dodatkowo zawierają sól, która, jak powiedziałem, dla dzikich ptaków jest zabójcza. A więc Vitaral. A jeżeli nie uda nam się zdobyć Vitaralu, możemy znaleźć jakiś środek zastępczy. W tym wypadku jest to Vitotal. Zawsze zapoznajmy się ze składem, żeby sprawdzić, czy nie ma tam substancji, która mogłaby ptakom zaszkodzić, no choćby właśnie soli. Wyjmujemy tabletkę i pod wodą, najlepiej pod wodą bieżącą, spłukujemy apreturę. I tu akurat może to być trochę mylące, dlatego że to jest pokryta tabletka apreturą, a to jest właśnie ta, która już jest pozbawiona tego, co może ptakom zaszkodzić, i ta ciemna barwa wynika po prostu z zabarwienia tych składników tak ważnych dla rozwoju młodego ptaka.
musimy rozkruszyć po umyciu taką tabletkę, nazwijmy ją umownie tabletką witeralu, i po dodaniu do pozostałych składników wszystko bardzo dokładnie wymieszać. Potem, a to już doskonale wiemy, formujemy w zależności od gatunku odpowiedniej wielkości kulki, które podajemy. Pamiętajmy, że opieka nad takim małym ptakiem jest naprawdę związana z ogromną odpowiedzialnością. Tego ptaka trzeba poić, karmić co godzinę. No i dobrze by było, ponieważ po takim wychowaniu w naszym domu on nie będzie zdolny do powrotu do właściwego, naturalnego środowiska, przekazać tego ptaka potem właśnie do ptasiego azylu, gdzie przejdzie rehabilitację i zostanie nauczony przez ptaki, które razem z nim będą przebywały w wolierze, do życia w naturze. I wtedy możemy powiedzieć z absolutną pewnością, że uratowaliśmy tego ptaka.